Na Puls Dnia zaprasza Weronika Szymańska. Minęła 21, to jest podsumowanie wydarzeń dnia. Dobry wieczór, zapraszam. Czy wczorajszego chaosu na drogach można było uniknąć? Odniosłem wrażenie, jakby nic nie było odśnieżone. Z Junikowa na Dębiec w jedną stronę około 45 minut. Nie jest najgorzej, bywało gorzej w naszym kraju. Akcję zimowego odśnieżania zaczęliśmy wczoraj o godzinie 3 nad ranem. Problemy z dodzwonieniem się do punktu szczepień na targach. Po około półtorej godziny sam się rozłączyłem. Mimo powtarzających się zapowiedzi, jesteś pierwszy w kolejce. To łącze nie daje rady, kiedy przekracza 300 osób dzwoniących naraz. Apel marszałka w sprawie podziału unijnych pieniędzy dla Wielkopolski. No to musi budzić poważne zastrzeżenia, jednocześnie obawy, że to będzie rozdanie o charakterze politycznym. Wyobraźmy sobie, że ktoś przychodzi do kogoś, mówi po pożyczku, ale ja wiem, że to ty jesteś taki lekki złodziej, ale może tym razem nie będziesz. A zaczynamy od tragicznego pożaru domu wielorodzinnego w Międzychodzie. Zginęło starsze małżeństwo i ich syn. O szczegółach piszemy na portalu wtk.pl. Tam Państwa już teraz zabieram. Ogień pojawił się nad ranem. 9 osób zdołało się ewakuować z domu, ale 3 nie zdążyły i zginęły w pożarze. Ofiary to starsze małżeństwo, około 70-letnie i ich 40-letni syn. Na miejscu pracowało kilkanaście zastępów straży pożarnej. Ocaleni mieszkańcy, dwie rodziny, przebywają u najbliższych. Gmina zaoferowała lokale zastępcze. Zaproponowano też opiekę psychologiczną, wsparcie ze strony pracowników socjalnych oraz pomoc finansową w formie zasiłków celowych. Piszemy o tym na wtk.pl i oczywiście przypominam, że mogą Państwo tam znaleźć jeszcze inne informacje z Poznania i Wielkopolski, więc zachęcamy, by odwiedzać nas w sieci. Takiego ataku zimy Poznań nie widział od lat. Stłuczki, korki, zablokowane na ulicach ciężarówki. Ale wieczorem były jeszcze bardziej zaskakujące widoki. Brawury i skrajnej nieodpowiedzialności. Na trzypasmowej ulicy Chlonda pojawił się narciarz, ciągnięty zakładem. Dziś w Pulsie Dnia pytamy, czy paraliżu miasta w ogóle można było wczoraj uniknąć. Piotr Kotwicki. To chyba najbardziej skrajna reakcja na zimową aurę i białe ulice. Narciarz ciągnięty na środku jezdni przy składa. Wyjątkowo nieodpowiedzialną wycieczką zajmie się teraz policja, która szuka świadków zdarzenia. Zostanie rozpatrzona pod kątem stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ponieważ niewątpliwie nie było to miejsce do tego typu aktywności. Zwracamy się również do mieszkańców, jeżeli ktokolwiek wie, kim są te osoby, bądź też rozpoznają je na filmie, to prosimy o taki sygnał. Dzisiaj na szczęście poznańskie drogi są już coraz mniej białe, a coraz bardziej czarne, ale wczoraj przy intensywnych opadach śniegu i zawiejach przejazd samochodem przez Poznań był wyzwaniem naprawdę ekstremalnym. Wśród stłuczek tirów na autostradzie, ciężarówek, które nie mogły podjechać pod wzniesienia na Lechickiej czy Hetmańskiej, w asyście pługu, który po raz pierwszy od lat wyjechał na torowiska, drogę do domu i pracy pokonywali poznaniacy. Odniosłem wrażenie, jakby nic nie było odśnieżone. Wszystko taki śnieg był na jezdniach, czy taki porozjeżdżany, nie? Przy domach chodniki też nieośnieżone. Bardzo ciężko się jechało. Mniej więcej z Junikowa na Dębiec w jedną stronę około 45 minut. Jest to dla mnie zrozumiałe, wczorajsza sytuacja na drogach, nie krytykuję. Drogowcy zapewniają, że o zaskoczeniu przez zimę nie może być mowy. Akcję zimowego odśnieżania zaczęliśmy wczoraj o godzinie 3 nad ranem. Trwają prace właściwie do dziś. Na poznańskie drogi wyjechało 61 pługów i piaskarek. Zarząd Dróg Miejskich przypomina jednak, że przy tak ekstremalnej pogodzie można jedynie łagodzić skutki opadów. Jeżeli miasto stoi w korku, poznaniacy stoją w korku, to niestety nasz sprzęt odśnieżający również stoi w korku. Zastrzeżeń kierowców jednak nie brakowało, co jasno pokazuje post wrzucony późnym wieczorem przez prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka, który wywołał lawinę negatywnych komentarzy. Odzwyczailiśmy się od zimowych warunków na drodze, ale ruch ulicami Poznania odbywa się płynnie. Jutro sprawdzę, jak się jeździ rowerem. Płynnie? Ja dzisiaj trasę dom-praca pokonałam w 2,5 godziny, a normalnie zajmuje mi to około godziny. Więc do płynnych bym tego nie zaliczyła, a pługo piaskarki nie ujrzałam żadnej, a jechałam z Dębca na Naramowice. Od 6 do teraz cały czas jeżdżę po całym Poznaniu. Nie widziałam żadnej piaskarki ani pługu.
Proszę zmienić doradców od PR. Dzisiaj opady śniegu ustały, ale wciąż zdania co do jakości jazdy na poznańskich ulicach są podzielone. Mazidło cały czas na drogę. Tam też przed chwilą byłem też jeszcze, tam to jeden punkt tylko jechał, ale to widzi pan co to jest. Powinno być odgarnięte. 40 lat za kółkiem po świecie jeździłem, w związku z tym nie jest najgorzej, bywało gorzej w naszym kraju też. ZDM po uporaniu się z zaśnieżeniem największych arterii komunikacyjnych dzisiaj od rana przy wykorzystaniu całego dostępnego sprzętu porządkował mniejsze ulice. Koszty akcji licząc od wczorajszej nocy to prawie 500 000 zł. Przenieśliśmy sprzęt na sieć dróg lokalnych. Dzisiaj nad ranem z kolei też na sieć dróg lokalnych, ale tej drugiej kolejności odśnieżania, więc faktycznie pracy jeszcze sporo pozostało. My w systemowym utrzymaniu mamy ponad 870 km dróg. Jednak jako, że zima nie odpuszcza przez najbliższe dni, warto mieć z tyłu głowy przestrogę policji. Pamiętajmy, że droga hamowania będzie ekstremalnie długa, nawet jeżeli nie jedziemy ze zbyt dużą prędkością. No, dlatego o tym wszystkim musimy myśleć, wsiadając za kierownicę. No i przygotować się na to, że do miejsca pracy, do szkoły, czy do miejsca, gdzie po prostu chcemy dojechać, na pewno dojedziemy później. A gdy tęsknota za otwartymi stokami okaże się zbyt mocna, odrzućmy w kąt zjazdówki i przerzućmy się na biegówki. Piotr Kotwicki, Puls Dnia. Tak było wczoraj, dzisiaj wieczorem jest znacznie lepiej, ale pytanie brzmi, czy można było oczywiście uniknąć tego chaosu na drogach. Między innymi o tym rozmawiałam z dyrektorem Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, Krzysztofem Olejniczakiem. Zobaczmy. Uwaga, że dzisiaj już sytuacja jest opanowana. Wszystkie główne ciągi są w tej chwili przejezdne i są czarne. W tej chwili skierowaliśmy całe siły na sieć dróg lokalnych. W momencie, kiedy jest taka możliwość, my mamy ustalone standardy odśnieżania i wybrane drogi, które są w pierwszej kolejności, które w drugiej, a które w kolejnych kolejnościach odśnieżania. W związku z tym w tej chwili wydaje mi się, że mówienie o tym, że jest nieprzejezdny Poznań, nie jest właściwie chyba trochę nadużyciem. Wczoraj faktycznie był problem, ale ten problem wynika wprost z warunków atmosferycznych, które zresztą Państwa widać w tej chwili na ekranie. No, natychmiast po przyjeździe pługu zaczyna nawiewać śnieg i to dotyczy wielu rejonów Polski, nie tylko Poznania. O tym, że lodowisko nad Maltą zakończyło sezon już jakiś czas temu, w połowie stycznia poinformowaliśmy poznaniaków. Działa cały czas lodowisko Chwiałka imienia Witalisa Ludwiczaka, ale ten obiekt w tej chwili jest dostępny wyłącznie. To mały chochlik, ale rzeczywiście ważna informacja w kontekście odmrażania poznańskich basenów chociażby. Te rozmowy można zobaczyć na wtk.pl. Rozmowę z dyrektorem ZDM-u również Państwo tam znajdziecie, albo na naszym Facebooku na przykład. To teraz już zmienimy temat i przejdziemy do sytuacji epidemicznej w kraju. Więcej ofiar i zakażeń. Czas na najnowszy raport Ministerstwa Zdrowia dotyczący pandemii. W ciągu ostatniej doby w kraju przybyło 4029 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. W Wielkopolsce 208. Potwierdzono też śmierć 227 chorych na COVID-19, z czego 53 osoby nie miały chorób współistniejących. W regionie zmarło 25 osób. Do tej pory wykonano niemal 1 700 000 szczepień. Łącznie od początku pandemii w Polsce odnotowano ponad 1,5 miliona zakażeń. Zmarło blisko 40 000 osób. Do punktu szczepień na targach nie da się dodzwonić. Całą masę takich zgłoszeń otrzymaliśmy od Państwa w ostatnich dniach. Rekordziści próbowali zapisać się na szczepionkę, uwaga, 254 razy. Przedstawiciele szpitala tymczasowego przyznają, że jest problem i mają nadzieję, że sytuację uda się poprawić jeszcze dziś. Na targi zadzwonił, a przynajmniej próbował się dodzwonić, Piotr Kotwicki. Dodzwoniłeś się do punktu szczepień szpitala tymczasowego. To niestety nie dźwięk sukcesu, a krótka wiadomość powitalna, którą usłyszymy, gdy zadzwonimy pod numer telefonu 61 677 1011. Całą serię maili, a także telefonów, że na tym sprawa rejestracji na szczepienie na targach się urywa, odebraliśmy w tym tygodniu w naszej redakcji. Za każdym razem można się dodzwonić, ale tylko aby wysłuchać zapowiedź powitalną. Później sygnał zajęty. Jeśli już dostanie się do kolejki, to myśli się super. Niestety na pewnym etapie połączenie się urywa. Po około 1,5 godziny sam się rozłączyłem. Mimo powtarzających się zapowiedzi, jesteś pierwszy w kolejce.
Rekordzistą jest chyba pan Marek, który przekazał nam, że tylko wczoraj nieskutecznie zadzwonił na targi 254 razy. 10 razy dostał się do kolejki oczekujących, a co jak sam mówi najmniej ważne, za powtórzoną setki razy kilkusekundową wiadomość powitalną zapłacił w sumie ponad 20 zł. Sprawdziliśmy więc sami. Proszę czekać na połączenie. Posłusznie więc czekamy. Kilka dziwnych sygnałów, a po chwili... Wiadomość skasowana. Do widzenia. I tak za każdym razem. Na szczęście Szpital Przemienienia Pańskiego, który odpowiada za szczepienia na targach, zna problem. W pierwszej kolejności zawiodła ponoć technologia. To łącze nie daje rady, kiedy przekracza 300 osób dzwoniących naraz. W związku z tym dzisiaj podjęliśmy działania poszerzenia tej przepustowości. Infolinię obsługują 3 osoby, które jednocześnie zapisują także osoby zgłaszające się mailowo. Dlatego zwiększenie przepustowości także może nie wystarczyć, a medycy proszą, by zgłaszać się na targi tylko w sprawach rejestracji na szczepienia. Jak mówią, wiele osób dzwoni po ogólne informacje o szczepieniach. Taki problem mocno zaburza sam proces rejestracji. Dlatego bardzo, bardzo zachęcamy, aby również korzystać z innych źródeł informacji. Te możemy znaleźć w pierwszej kolejności na rządowych stronach internetowych i na infolinii 989. Źródłem wiedzy na temat szczepień, bogatym źródłem wiedzy na temat szczepień jest strona gov.pl, zakładka Szczepimy się. To pewnie ostatnia rzecz, którą chciałyby usłyszeć osoby, które nie mogą się dodzwonić na targi, ale kontaktując się z infolinią 989 musimy uzbroić się w cierpliwość. Infolinia jest dość przeciążona, gdyż wiele osób przez infolinię również próbuje zarejestrować się na szczepienia. Problemy z przepustowością łącza w szpitalu tymczasowym na targach mają zostać rozwiązane jeszcze dzisiaj. Piotr Kotwicki, Puls Dnia. No, okazuje się, że nie tylko z infolinią jest na targach problem, bo dziś widzowie zaalarmowali nas również o kolejkach do szczepień i czekaniu po kilkadziesiąt minut na mrozie. Seweryn Lipoński zna szczegóły. Seweryn, dobry wieczór. Czy wiadomo, z czego w ogóle wynikło całe to zamieszanie? Szef szpitala na targach Szczepan Cofta, doktor Szczepan Cofta, mówi, że doszło do jakiegoś zawirowania. Takiego sformułowania użył, gdy pytaliśmy go o całą sprawę, opisując ją na portalu wtk.pl. Ale dyrektor nie sprecyzował, na czym dokładnie to zawirowanie miało tak naprawdę polegać. Przyznał jednak, że coś jest nie tak i zapowiedział, że lada chwila zostanie otwarty kolejny punkt szczepień, który te kolejki pomoże rozładować. To zawirowanie, do którego miało dojść, w praktyce wyglądało tak, że rzeczywiście od rana ustawiały się tutaj kolejki, tłumy ludzi, niektórzy, tak wynikało z relacji naszych widzów, naszych czytelników, tłoczyli się w namiocie. Inni z kolei musieli czekać na zewnątrz, na mrozie. A wiemy, jaka jest pogoda, wiemy, jak jest chłodno. Przypomnijmy w dodatku, że osoby, które teraz szczepią się na targach, to w dużej mierze seniorzy w starszym już wieku, a więc dodatkowo ta niepogoda z pewnością nie jest miejscem, w którym powinni stać, zwłaszcza stać kilkadziesiąt minut czy półtorej godziny, jak alarmował nas jeden z widzów. Tak czy inaczej, na pewno jest to sytuacja, do której dojść nie powinno i na pewno zostały tutaj zapowiedziane pewne kroki, które mają zapobiec takim sytuacjom w przyszłości. Ale dyrektor Cofta przy okazji zaapelował o jeszcze jedną ważną rzecz, którą warto tutaj pewnie przypomnieć. Mianowicie zaapelował, żeby wszyscy, którzy mają wyznaczony termin na konkretny dzień, na konkretną godzinę, pojawiali się rzeczywiście punktualnie, a więc nie wcześniej i nie później. To nie pierwszy taki apel, bo już gdy ruszały szczepienia seniorów na targach, mówił nam o tym przedstawiciel Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego, który tutaj zawiaduje tym szpitalem, Bartosz Sobański. Posłuchajmy, jak wtedy opisywał, jak należy przyjechać na targi na szczepienie. Ważną informacją z punktu widzenia organizacji naszej, ale również z punktu widzenia płynności przebiegu szczepień jest to, aby pacjent, i oto apel gorący, stawiał się na konkretną godzinę umówioną. To znaczy, jeśli ma wyznaczony termin na, załóżmy, 1 lutego na 8.15, bardzo wielka prośba, żeby pacjenci stawiali się o tej właśnie godzinie, nie wcześniej, żeby uniknąć jakichś zatorów korków.
Sądząc po skali tych dzisiejszych kolejek, można przypuszczać, że to wynikło niekoniecznie akurat z winy pacjentów, a w każdym razie nie tylko z winy pacjentów. Tak czy inaczej, miejmy nadzieję, że taka sytuacja się już w kolejnych dniach nie powtórzy. Nie powtórzy się zwłaszcza, że do tej pory nie mieliśmy sygnałów o jakichś większych nieprawidłowościach tutaj w szczepieniach na targach, mimo że jest to punkt, który szczepi w zasadzie najwięcej pacjentów nie tylko w Poznaniu, nie tylko w Wielkopolsce, ale również w ogólnopolskiej skali. Jest to jeden z takich większych punktów. Mimo to w pierwszych dniach, tygodniach wszystko wydawało się, odbywało się całkiem sprawnie. Seniorzy, którzy tutaj przychodzili na szczepienia, wręcz chwalili organizację. Dzisiaj niestety zdecydowanie gorzej wyglądała sytuacja. Miejmy nadzieję, że to się już nie powtórzy. Pamiętajmy też, że różne zawirowania wynikają czasem przy okazji tych szczepień. Chociażby tutaj, na samym starcie, mówię, że organizacja była ok, ale zdarzył się pewien przestój. Przypomnijmy, że swego czasu nie dotarły tu na czas szczepionki. Kurier po prostu pomylił szpitale, do których miał dotrzeć. I z tego choćby powodu wynikło pewne opóźnienie, które przy tak napiętym harmonogramie zawsze może zdestabilizować cały ten misternie wypracowany program szczepień, który ma pozwolić jak najszybciej zaszczepić na COVID-19 jak największą liczbę Polaków. I warto o tym wszystkim pamiętać. Seweryn Liboński, bardzo Ci dziękuję za relację. Jak jest z klimatem? Czy atak zimy w zimie powinien nas zaskakiwać? A może to pokazuje, jak się od niej odzwyczailiśmy? O tym rozmawiałam w programie Otwarta Antena z doktorem Markiem Urbaniakiem z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zimą powinniśmy oczekiwać mrozów i one jak najbardziej są wskazane i potrzebne, przynajmniej w tej naszej części świata. Natomiast rzeczywiście mamy krótką pamięć i mniej więcej od 2013, może 2014 roku w zasadzie zima nas nie odwiedza na zbyt długo, w tym okresie właśnie, kiedy powinna. Przez ostatnie 20 lat system klimatyczny Ziemi, można powiedzieć, akumulował z energii tyle, ile byśmy uzyskali przez detonację bomb atomowych, powiedzmy, klasy Hiroshima, jedną co dwie sekundy, tak? To jest, można powiedzieć, karabin maszynowy z bomb atomowych, tak? I to jest ta energia, którą ten system klimatyczny zaabsorbował w ciągu ostatnich tam 20 czy 30 lat. W związku z tym, ten fakt właśnie powoduje, że niepewność co do tego, jaka będzie pogoda jutro, wzrasta, ponieważ na skutek dostarczenia takich ilości energii, zmagazynowania tej energii w układzie klimatycznym Ziemi, ten układ klimatyczny po prostu jest rozchwiany. Sprawdźmy zatem już teraz prognozy synoptyków. Czy zima zostanie z nami na dłużej? Jaka aura będzie nam towarzyszyć w najbliższych dniach? Więcej już teraz Bartosz Bartkowiak. Dobry wieczór. Nie zapowiada się na to, żeby aura miała się zmienić, bo wciąż będą dominowały chmury nad Poznaniem, nad Wielkopolską, także te ciemne, te szare. A temperatura również będzie grubo poniżej 0 stopni Celsjusza. Zobaczmy, w nocy minimalnie minus 16 stopni Celsjusza. To czeka mieszkańców Leszna, Kalisza, w Koninie minus 14 stopni, a pozostałej części regionu po minus 11, 12 i minus 13 stopni Celsjusza. Wiatr za to będzie zwiał słabo, więc tego raczej nie powinniśmy odczuć. Wiatr nie dołoży jeszcze odczuwalnie niższej temperatury, a w ciągu dnia ona wzrośnie do minus 7, minus 8 stopni Celsjusza, a w Olsztynie minus 6 stopni, więc to wciąż są wartości poniżej 0 stopni Celsjusza. I jutro w Wielkopolsce i Poznaniu zachmurzenie całkowite, więc jak w szczegółach będzie wyglądał ten dzień, już teraz się temu wspólnie przyglądamy. O poranku minus 12 stopni Celsjusza. Oczywiście wraz z kolejnymi godzinami temperatura będzie wzrastać. Jutro maksymalnie minus 7, minus 8 stopni Celsjusza. To dopiero w tych godzinach południowych, popołudniowych, ale wciąż zachmurzenie całkowite. Dopiero wieczorem gdzieniegdzie może się rozjaśnić, ale oczywiście już będzie ciemno. My tego możemy równie dobrze nie zauważyć, więc wieczorem temperatura spadnie do minus 8 i minus 12 stopni Celsjusza. W późnych godzinach wieczornych znowu minus 14 stopni Celsjusza, więc cały czas będzie bardzo mroźno i na to również w następnych dniach musimy się przygotować.
Minus 10 stopni Celsjusza na zewnątrz, plus 10 stopni Celsjusza w domu. Sytuacja zdecydowanie bardzo nieprzyjemna. Z tak trudnymi warunkami muszą się mierzyć mieszkańcy jednej z kamienic przy ulicy Matejki w Poznaniu. Od wczoraj nie mają gazu, a tym samym też ogrzewania i ciepłej wody. Spółdzielnia tłumaczy, że to wszystko ze względów bezpieczeństwa, a mieszkańcy pytają, dlaczego nikt o to bezpieczeństwo nie zadbał wcześniej. Skrzypiący pod nogami śnieg i mróz. Zima w pełni. Nie wszyscy jednak cieszą się jej urokami, a z pewnością nie mieszkańcy jednej z kamienic przy ulicy Matejki na poznańskim Grunwaldzie. Oni zamiast mroźną aurę obserwować z okna, mają ją w domu. Od wczoraj ze względu na doszczelnianie instalacji gazowej nie mają ani ogrzewania, ani ciepłej wody. Łącznie tutaj w tej chwili, z tego co się orientuję, to trzy klatki nie mają ogrzewania. No i łącznie rodzin, podejrzewam, że to będzie około 15, nie wiem, 20. Kto mógł, zorganizował sobie na przykład grzejnik na prąd. Jednak dla pani Łucji ze względu na stan instalacji elektrycznej okazało się to niemożliwe. A mam temperatury w pokoju plus 13 stopni. Dlatego stara się sobie radzić jak tylko potrafi. Ubieram się grubo. Jestem bardzo grubo ubrana i siedzę jeszcze w kocu zawinięta. Temperatura w mieszkaniu jednak z godziny na godzinę jest coraz niższa. Trudno więc się dziwić, że pytaniem, które najczęściej padało dzisiaj z ust mieszkańców, było, dlaczego ktoś postanowił prowadzić pracę przy instalacji gazowej w takich warunkach pogodowych. Chyba Reja by pewnie tego nie wymyślił, żeby w środku zimy brać się za roboty, których przedmiotem jest gaz, a wiadomo, że gaz jest głównym nośnikiem ciepła w tym budynku. Udaliśmy się więc z tym pytaniem do spółdzielni, która zarządza kamienicą przy Matejki. Według jej przedstawiciela remont w tej chwili to wyższa konieczność. Prace, o których pani wspomniała, związane są z uszczelnieniem instalacji gazowej. Wiąże się to z bezpieczeństwem dla mieszkańców. To są prace konieczne, które trzeba było niestety przy tej aurze pogodowej przeprowadzić. Spółdzielnia tłumaczy się też napiętym kalendarzem wykonawcy, który ze względu na inne zobowiązania nie mógł przystąpić do prac w innym terminie. A czterodniowy brak gazu to i tak mniejsze zło, bo jeśli instalacji nie uszczelni się teraz, później konieczny będzie kapitalny remont. Co się wiąże właśnie z brakiem gazu. Przez nawet do mniej więcej 3 miesięcy, bo trzeba by uzyskać pozwolenie na budowę, na remont instalacji gazowej, więc tak to by się kształtowało. Więc to jest najszybsza metoda naprawy poprzez doszczelnienie instalacji polimerami. Gaz, a tym samym ogrzewanie i ciepłą wodę mieszkańcy kamienicy przy ulicy Matejki mają odzyskać w czwartek po godzinie 8 rano. Zdaje się to jednak być marnym pocieszeniem. Okay. W tej sytuacji mieszkańcy liczyli choć na szybsze przeprowadzenie prac. Można by było oczywiście też pracę prowadzić w godzinach wieczornych, no ale tutaj prace trwają tak naprawdę od do, wydaje mi się, do 16 i na tym się kończy. Spółdzielnia zapewnia, że prac przyspieszyć nie można, bo przy instalacji gazowej każdy błąd może skończyć się tragicznie. Tymczasem zapowiadana temperatura w nocy ze środy na czwartek to nawet minus 13 stopni Celsjusza. Ewelina Dernoga, Puls Dnia. Toczą się rozmowy dotyczące podziału funduszy unijnych na programy regionalne. Wielkopolska może póki co spodziewać się rekordowo niskiej kwoty, bo tylko nieco ponad miliarda euro. Rząd zapowiada jednak, że na rozdzielenie czeka jeszcze dodatkowych 7 miliardów, które zostaną przekazane regionom po negocjacjach tak zwanego kontraktu programowego. Marszałek województwa wielkopolskiego ma jednak obawy co do polityczności tego podziału. Dlatego wystosował apel do samorządowców i polityków, a odniósł się do niego Zbigniew Czerwiński z Prawa i Sprawiedliwości. Posłuchajmy. Niepokojące stało się działanie polityków Prawa i Sprawiedliwości na Dolnym Śląsku, które jest regionem o podobnej kategorii rozwoju jak Wielkopolska. Także możemy się śmiało porównywać tutaj te pieniądze, które Dolny Śląsk i Wielkopolska mają otrzymać w nowej perspektywie, powinny być porównywalne oczywiście na głowę mieszkańca. No ale jeśli politycy Prawa i Sprawiedliwości, zwłaszcza szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, już zapowiada, że będzie walczył o to, aby Dolny Śląsk otrzymał 2,2 miliarda euro, a jeszcze jesteśmy w fazie przed negocjacjami, no to musi budzić poważne zastrzeżenia, jednocześnie obawy, że to będzie rozdanie o charakterze politycznym,
A jak wiemy, Dolny Śląsk jest regionem współrządzonym przez Prawo i Sprawiedliwość. No i jeśli tak ma wyglądać podział tej unijnej kwoty dla regionów, to my się z tym zdecydowanie nie zgadzamy. Stąd ten apel, żeby wszyscy parlamentarzyści wielkopolscy, żeby samorządy wielkopolskie, organizacje pozarządowe jednak były naszymi sojusznikami w ubieganiu się o uczciwą formę podziału tego unijnego tortu. Wszyscy Wielkopolanie powinni zabiegać o to, żeby jak największa ilość środków unijnych trafiła na inwestycje w naszym regionie. I to jest oczywiście całkowicie zrozumiałe i jak najbardziej oczywiste. I w tym względzie pan marszałek może na nas liczyć. Natomiast panu marszałkowi mylą się role, no bo jeżeli występuje jako marszałek województwa z apelem, no to nie można sugerować, ja tu apeluję do rządu, ale wy jesteście nieuczciwi. No więc jeżeli się, za przeproszeniem, w sposób może nieco zniuansowany, ale na starcie obraża potencjalnego partnera, zarzucając mu, że zadaniem i chęcią rządu i premiera Rzeczypospolitej jest oszukanie Wielkopolski, złubienie, odebranie pieniędzy, no to to oczywiście jest przeciwskuteczne. Także w związku z tym apel o pomoc w zabieganiu o środki finansowe oczywiście tak, natomiast odradzam panu marszałkowi taką formę, bo ona jest przeciwskuteczna. Wieczorze WTK na dzisiaj to już wszystko. Bardzo dziękuję, że byliście państwo razem z nami. Zapraszamy jutro na 17. Dobrego wieczoru, dobranoc. We'll be right back.